Panie Marszałku, Wysoka Izbo, o tym przemówieniu pana ministra bym powiedział tak, najkrócej mówiąc, że ono tam, gdzie było prawdziwe, było banalne, a tam, gdzie nie było banalne, nie było prawdziwe. Cała ta diagnoza jest fałszywa. No, jeżeli pan minister sobie pozwala na takie sformułowania, nigdy więcej Jałty, nigdy więcej Monachium, no to prawda, no to mówił prezydent Bush w Warszawie w kontekście pewnego wyrzutu sumienia Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, dzisiaj nikt nie mówi, że ma być Monachium czy Jałta. Widzę z tego, co pan Waszczykowski był uprzejmy powiedzieć, że bardzo nie lubi golfa i że Polska się cieszy dużym autorytem. No to gratuluję, panie ministrze. Generalnie bym powiedział tak, no pan ma duże szanse na najbardziej niekompetentnego ministra w tym rządzie, a tu konkurencja jest bardzo silna, muszę powiedzieć, i musi się pan trzymać. Idzie pan łeb w łeb z takimi tuzami intelektu, woli i czynu, jak panowie Gliński, jak pan Jurgiel, jak pan Błaszczak. Także bardzo tu panu gratuluję. Na razie niech się pan trzyma i kontynuuje to wszystko, co pan robi, to na pierwszym miejscu na tej liście się utrzyma. Pan sięga do pewnego globalizmu. Ja tu oczywiście nie mam czasu, żeby to rozwijać, ale bardzo się cieszę, że pan stosunkowo oględnie mówił o Ameryce Południowej i wydaje mi się, że znam powody tego umiarkowania. Natomiast twierdzenie pana, że rok 2016 był rokiem dobrym dla Polski, no ja najmocniej przepraszam, ale to jest absolutny nonsens. Proszę bardzo, to wydarzenia dla Polski, że tak powiem, no tragiczne, może za mocne słowa, ale niezwykle niebezpieczne. To jest Brexit. To jest wybór pana Trumpa w Stanach Zjednoczonych. To jest wreszcie bardzo blisko naszych granic. Fala populizmu i nacjonalizmu, od której PiS nie jest wolny, którą PiS często popiera i w której PiS widzi z niepojętych powodów swojego zaślepienia politycznego wewnętrznej walce jakiegoś sojusznika. Nacjonalizm nie jest polskim sojusznikiem. Nie ma alternatywy dla Unii Europejskiej. To jest podstawowe przesłanie, jakie Unia Europejskich Demokratów formułuje. Polityka PiSu jest w gruncie rzeczy, bo to nie chodziło o to, co pan minister tu mówił, ale też o to, co pan minister robił. To jest polityka antyunijna, antyeuropejska i wpisywanie tej polityki już w całą retorykę PiSu jest wielkim błędem. Błędem i nie ma alternatywy dla dalszej integracji. Wszelkie twierdzenia o jakichś narodowych interesach wbrew Unii są generalnie mówiąc nieprawdziwe, szkodliwe dla Polski i świadczą o tym, że jest to polityka niebezpieczna, zła i z oczywistych względów, które tu były podawane, również niemoralna. Na koniec bym powiedział tak, bo w przeciwieństwie do pana Waszczykowskiego ja szanuję czas, parafrazując Henryka Sienkiewicza, kończ waszcz, wstydu oszczędź. Dziękuję bardzo.